Krówki, pielęgniarki, klauny, misie, księżniczki, a nawet sam Spider-Man bawili się w naszym mieście. Nyski Ośrodek Rekreacji zorganizował bowiem już po raz czwarty bal przebierańców na lodzie. W poniedziałek 3 marca młodzież z województw opolskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego i zachodniopomorskiego po 2 tygodniach odpoczynku rozpoczęła kolejny semestr nauki. Jednak aby zakończenie ferii zimowych dla uczniów nie było aż tak smutne, Nyski Ośrodek Rekreacji zorganizował na lodowisku bal przebierańców. My z reguły tak robimy, że albo rozpoczynamy ferię jakąś zabawą na lodzie, albo na pływalni, więc w tym roku zrobiliśmy na pływalni otwarcie ferii, a na lodowisku zakończenie. No i chyba prawdopodobnie zdążyliśmy przed wiosną, więc wydaje mi się, że jeszcze tydzień, 2 tygodnie wytrzymamy, a potem będzie trzeba likwidować lodowisko. Jest nam bardzo smutno trochę, że już koniec tego leniuchowania, ale trzeba... Chodziliśmy na lodowisko też, basen, dlatego było fajnie, ale już koniec niestety. Trzeba się zebrać i wziąć do nauki teraz już. A jakie stroje zrobiły na organizatorach największe wrażenie? No, mi się bardzo podobają tutaj dwie krówki takie, które cały czas jeżdżą w ubraniu. Na pewno to nie jest reklama Milki, bo wydaje mi się, że ubrania mają inne kolory, ale bardziej takie właśnie nasze łaciate, polskie, biało-czarne. No i jest świetne, no jest bardzo dużo pielęgniarek, więc nie wiem, czy to jest moda na pielęgniarki w przebieraniu się, ale naliczyłem 5. Jednak podczas balu ważny był nie tylko ciekawy strój, ale również umiejętność jazdy na łyżwach. Zabawy są różne, konkursy, naprawdę fajnie. Slalom na czas. Dziewczyny, chłopcy, najlepszy strój, wybór króla i królowej balu, no i co tam jeszcze było? Taniec. I taniec. I zajęłyśmy pierwsze miejsce w tańcu, dlatego jesteśmy zadowolone. Para. W ramach tego balu wprowadziliśmy short track, nowość, skoro wszyscy chcą jeżdżyć na panczynach, więc nasz mistrz olimpijski zaczynał od short tracka, więc dochodzi do wniosku, że jak u nas będą ćwiczyć short tracka, to może zostaną mistrzami olimpijskimi w panczynach. Jak się również okazało, bal przebierańców na Nyskim Lodowisku zainteresował również dorosłych. 4 osoby dorosłe, nie dzieci, nie młodzież, uznały, że bal przebierańców obowiązuje wszystkich, zresztą ja sam powiedziałem. I właśnie przygotowujemy też nagrodę specjalną dla przebierańca z dorosłych. Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczniom życzymy samych sukcesów w szkole, jak i poza nią.